witam Was w nowym filmie. Nagrywam wstęp jeszcze raz, bo okazało się, że mikrofon nie nagrywał. Dzisiaj robimy recenzję Anastasia Beverly Hills Riviera. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej i nie przedłużając, zaczynamy oczywiście od spraw technicznych, czyli cena. Paleta jest dostępna w Sephorze za 249 zł. Niestety jakiś czas temu Sephora podniosła ceny i palety nie są już po 219, a po 249. I Anastasia nie wchodzi na te wszystkie promocje minus 20%. Jedyny rabat, jaki możecie uzyskać, to jest podczas tam jakichś momentów, kiedy uzbieracie jakąś określoną liczbę punktów i macie minus 10%. Wtedy to wchodzi na Anastasię. Gdzie jeszcze możecie kupić? Na House of Beauty jest po 240, czyli jest 10 zł tańsza. Albo możecie też zamówić, tak jak ja, na stronie europejskiej Anastasii. Kiedy wchodzicie na stronę Anastasii, tam dostajecie pytanie, skąd jesteście, dajecie tam chyba albo z Europy, albo z Polski i wtedy możecie kupować tam rzeczy, nie płacąc żadnego cła, dodatkowego podatku i tak dalej, i tak dalej. A w tym momencie jest promocja, gdzie jeżeli wydacie powyżej 50 funtów, to macie minus 20%. Paleta tam kosztuje 46 funtów, czyli i tak wychodzi to taniej niż na stronie Sephory. Czyli jeżeli chcecie zamawiać właśnie coś z Anastasii, to może warto byłoby tam kupić, no bo kupicie coś jeszcze, czy na przykład tą paletę Soft Glam i macie już minus 20%, jeszcze coś i będziecie mieć minus 25%, a przesyłka, jeżeli kupicie chyba tylko paletę, i tak jest za darmo, więc to jest fajna opcja. No i mamy tutaj tą paletę, tutaj znowu mamy inny materiał niż w poprzednich. Tu był zamszyk, no i niby wszyscy się tutaj cieszyli, że mamy nie zamszyk, bo nie będzie się brudzić. No ale jak widzicie, ona już jest brudna, szczególnie tutaj na końcach, więc niestety pod tym kątem nie została ta paleta ulepszona. Jak widzicie, mamy tutaj marynarskie klimaty, bo sama paleta ma być taka typowo wakacyjna, jak możecie zobaczyć. No i nie zdziwi Was pewnie fakt, że powiem Wam, że ta paleta też mi się nie podoba. Nie są to moje klimaty, ale nie jest zła. Ale żeby znowu nie było, że nic mi się nie podoba, jak to niektórzy lubią mówić, to pokażę typ palety, który bardzo mi się podoba. I to mi się bardzo podoba. Tutaj mamy brokacik, tutaj mamy świecące się rzeczy. Jest klasyczna, jest prosta. Tutaj w środku jest rose gold. To są moje klimaty. Ale nieważne, bo dzisiaj recenzujemy tą paletę. Nie jest najgorsza. Nie jest najgorsza. Mam brzydsze palety w swojej kolekcji, ale to też nie jest coś, co mi się podoba. Zawsze o tym mówię, więc teraz też wspominam. Dobra, mamy paletę. Otwieramy, mamy oczywiście lusterko, tak jak w każdej palecie Anastasii. Można zrobić z tej palety coś takiego, czyli jest to bardziej poręczne. No i tak przedstawiają się cienie w tej palecie. I mamy tutaj 14 cieni, z czego 8 jest cieniami matowymi, a 6 to cienie metaliczno-perłowe. No i to, co jest właśnie fajne, to to, że właśnie na górze macie te cienie metaliczno-perłowe i tutaj na dole są wszystkie maty, plus właśnie tutaj ten biały odcień, to też jest cień matowy. Mamy tutaj też pędzelek, czyli standardowo, jak w każdej palecie Anastasii, gdzieś jest. Ale takie pędzelki u mnie długo nie wytrzymują. Tak jak mówiłam właśnie przy recenzji tej palety, bo recenzja tej palety jest już na kanale, tutaj Was oczywiście odsyłam, ten pędzelek jest ok, więc jeżeli nie macie zbyt dużo, to jak najbardziej jest to coś, co możecie używać w codziennym makijażu i myślę, że będziecie zadowoleni. I jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć istotna, to to, że ogólnie to są cienie, ale cień Bahamas, Can i Palm to są pigmenty, czyli one są dużo bardziej napigmentowane, mogą się też bardziej sypać i mogą zostawiać plamy na oczach. I już teraz Wam powiem, że używałam tego Bahamas i on faktycznie zostaje. Czyli jak kiedy zmyjecie makijaż, macie zaróżowione powieki, to normalnie schodzi. Kiedy umyłam wieczorem, nie zeszło, poszłam spać, umyłam jeszcze raz i już tego nie było, więc tutaj nic dużego się nie dzieje. Ale też kiedy dostajecie właśnie tą paletę, to dostajecie informację, że to nie są cienie bezpieczne do używania na oczy. Muszą tak napisać, żeby po prostu w razie co, żebyście, no żeby klienci nie mogli pozwać Anastasii, no bo to jest napisane, ale normalnie można tego używać, no i mi zazwyczaj nic nigdy nie barwiło powieki, to informuję, że tutaj ten róż barwi. To co, to może teraz pierwsze wrażenie, zobaczycie jak pracuję się z tymi cieniami, jaki makijaż stworzyłam i co myślę po pierwszym razie. To zapraszam do oglądania. I teraz szczerze mówiąc, to nie jest takie pierwsze wrażenie, dlatego że ja niektórych cieni z tej palety już
używałam i to były tutaj te dwa i użyłam do jednego makijażu tutaj tego i odrobinkę tego, ale nigdy nie wykonałam makijażu w pełni właśnie tą paletą i dzisiaj to zrobimy. I słuchajcie, moją inspiracją do tego makijażu będzie ten makijaż. To jest makijaż, który znalazłam na stronie Anastazji i to jest, dziewczyna nazywa się Yotli Beauty, czyli pewnie Jaylee Beauty. Oczywiście nie chcę zrobić 100% takiego makijażu. Dobra, to zaczynamy. Biorę sobie pędzel i zacznę chyba od tego... Może zacznę od tego różu? Tak, zacznę od tego różu. Nigdy czegoś takiego nie robiłam, więc sprawdźmy. I nakładam takim pędzelkiem, to jest Blended 221 Blending Pro. I na razie zaczynam tak lekko wklepywać ten kolor. I powoli dochodzi do tego pigmentu, który chcę, ale jak widzicie i tak jest bardzo mocny ten pigment, więc sobie najpierw zaczynam od tego różu. Więc teraz od razu zaczynam delikatnie to rozcierać i idę do połowy powieki. Dobra, i robię dokładnie to samo po drugiej stronie. I tak to wygląda. Teraz czyszczę ten pędzelek, dlatego że on bardzo fajnie mi się sprawdził do tego cienia, dlatego chcę zrobić to samo z tym fioletem. Czyszczę taką czyszczałką, możecie ją kupić w Hebe, ta jest akurat z AliExpress, ale w Hebe kupicie taką. A ja teraz używam jakiś color cleaner i tak dalej, i tak dalej. Więc czyszczę i użyję sobie teraz tego fioletu i na tej samej zasadzie nałożę ten cień. I tu, jak widzicie, ten pigment jest gorszy i zdecydowanie trzeba go dokładać. I też wydaje mi się to, że to jest po prostu najgorszy cień z całej tej palety. Nie mówię, że jest zły, ale faktycznie jest najgorszy, chociaż używałam już go do jednego makijażu. I może teraz Wam pokażę, do którego. I dobrze się sprawdził, czyli ostatecznie można tutaj zbudować ten cień, on się nie wytraca. I wszystko jest ok. Ok, i ten pigment już mnie satysfakcjonuje, więc znowu czyszczę sobie ten pędzelek. I teraz takim wyczyszczonym lekko pędzelkiem będę rozcierać tutaj granice, chociaż jak możecie zobaczyć, one praktycznie same się już połączyły, więc tutaj tylko delikatnie chcę to połączyć. I oczywiście porozcieram sobie trochę ten fiolet. I pracuję sobie teraz jeszcze bardziej nad zewnętrznym kącikiem, bo już to wszystko sobie roztarłam i raczej pasuje mi to, jak to wygląda. Więc teraz tylko i wyłącznie tutaj zewnętrzny kącik. Pewnie i tak jeszcze później będę to poprawiać, dlatego że... O, zobaczcie, jaka mi się teraz plama zrobiła. Zaraz będę i tak to poprawiać, bo zrobię sobie jeszcze cut crease. Więc wiecie. Dobra, poprawię to jak będzie później, więc w tym momencie wyglądamy tak. Biorę korektor, biorę pędzel do cut crease, wycinam i zaraz wracam. Okej, cut crease wycięty i teraz widzę, że tutaj ta dziewczyna zrobiła sobie złoty i ten róż, więc myślę, że użyła chyba tego Inheritance i później tego, chyba tak. Więc też tak zrobimy. Na razie oczywiście nakładam na sucho, korektor nie jest przypudrowany, więc od razu sobie nakładam, zacznę od tego mocnego złotego cienia. Ok, tak on wygląda na sucho. Ładnie. Spróbujemy na mokro. Więc tak to wygląda w tym momencie. Aha, to nałożę sobie cień. Spryskam. I zobaczmy, czy będzie coś lepiej. Trochę lepiej jest, ale nie ma jakiejś ogromnej różnicy, więc spryskuję sobie znowu i teraz użyjemy tego Palermo. Oj, dużo się nałożyło. Dobra, zaraz to rozetrę. Okej, wiecie co, widzę, że właśnie ta dziewczyna ma na dolnej powiece ten Seychelles, ale właśnie zastanawiam się, czy chcę tutaj w ogóle cokolwiek jeszcze dokładać z innych kolorów, dlatego że to połączenie bardzo mi się podoba. Ten żółty jest taki mega nasycony, bardziej taki złoto-żółty, więc chyba jednak przystopuję i użyję sobie tutaj najpierw fioletu, później różu i tak chyba zrobię, tak będzie, tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej, więc biorę sobie mniejszy pędzelek i to jest Hakuro K290. Biorę fiolet i zaczynam tutaj rozcierać. I powiem Wam, że
Tak się bałam tego fioletu, ale moim zdaniem on nie wygląda źle i okej, było tam parę plam, ale jakoś udało mi się to uratować, więc dla mnie nie jest to ciężki fiolet do pracy. Da się go spokojnie wybronić i nie było tak źle. Dobra, i teraz użyję Bahamas, czyli tego neonowego różu tutaj na środek. Ten akurat jest mocno pigmentowany. I we wnętrzu kąciku użyję Monte Carlo, bo to jest w ogóle piękny kolor. To jest właśnie taki różowo-koralowy odcień. I użyję go właśnie tutaj w wewnętrznym kąciku. I teraz wszystko sobie spokojnie porozcieram, więc widzimy się w następnym stuleciu, jak skończę rozcierać. Okej, i tak wygląda właśnie już skończony w 100% ten makijaż. Powiem Wam, że jak na pierwszy raz w pełni tą paletą, to bardzo dobrze mi się pracowało z tymi cieniami. Co prawda ten fiolet tutaj na tym oku miał takie przez chwilę problemy, ale wszystko udało mi się uratować. Więc pierwsze przemyślenia, bardzo fajna paleta i nie spodziewałam się, że osiągnę nią coś takiego, bo zobaczcie, jaki był mocny pigment, jakie te cienie są mocno intensywne. Więc na razie jestem bardzo zadowolona. A jak będzie później, no to pewnie zaraz się dowiecie. No dobra, więc to było pierwsze wrażenie. Mam nadzieję, że Wam się podobał makijaż. Starałam się zrobić coś innego. Oczywiście dzisiejszy makijaż też jest wykonany przy użyciu tej palety. I tak szybko Wam powiem, jak go zrobiłam, bo ogólnie robiłam live'a z tym makijażem, więc jeżeli byliście, to dziękuję. I co, zaczęłam właśnie od tego odcienia Estate, czyli tego najjaśniejszego i nałożyłam go na całą powiekę. Później użyłam Monte Carlo i zaczęłam znowu cieniować powiekę, plus dałam troszeczkę w zewnętrznym kąciku i potem Palm, i to jest cień, który mam właśnie w zewnętrznym tylko i wyłącznie kąciku. To piękne, złote coś, to jest oczywiście Inheritance i nie robiłam Cut Crease, tylko po prostu nałożyłam ten cień, bo mi się nie chciało. Dzisiaj jestem z tych leniwych i nie chciało mi się odcinać Cut Crease korektorem, więc robiłam to tylko tym cieniem, zmoczyłam pędzelek i powoli tak nakładałam, więc tak to wygląda. A na dolnej powiece użyłam Monte Carlo, później bliżej wewnętrznego kącika Coastline i tutaj już na samym kąciku, w samym kąciku odcień Palermo. I to jest właśnie mój dzisiejszy makijaż. I co, może teraz przejdźmy przez swatche, czyli omówimy sobie każdy kolor, więc zaczynamy od odcienia Sails, to jest po prostu biały cień matowy. Rzadko używam takich cieni w swoich makijażach, ale z tego co wiedziałam, on bardzo fajnie się sprawdza, żeby zagruntować korektor, kiedy robicie cut crease i wtedy nałożyć jeszcze jakiś inny odcień, dlatego że to bardzo mocno wtedy podbija ten kolor, jeżeli chcecie, żeby był bardzo taki wyrazisty, i do tego ten biały cień pewnie fajnie się sprawdzi, albo właśnie do rozświetlenia wewnętrznego kącika, ale właśnie na matowo. Dalej mamy odcień J i to już jest metaliczny kolor, taki powiedziałabym odcień taupe. Delikatnie też tutaj widzę coś różowego i on mieni się odrobinkę na fiolet. Później mamy odcień Seychelles, no i to jest prawdziwy odcień idealnie turkusowej wody. Pięknie oddany kolor i on jest po prostu cudowny, jest mega intensywny i świetnie wygląda na powiece. Dalej mamy Palermo i to jest po prostu mega mocny, intensywny, różowy odcień. Seaside to jest już taki duochrom srebrny z niebieskim takim shiftem. On bardziej jednak jest taki, widać faktycznie, że to jest taki pobłysk niebieskiego, ale w zależności od padającego światła jest czasami bardziej srebrny, czasami bardziej właśnie taki niebieski. Inheritance to jest bardzo mocny, intensywny, złoty odcień, żółty odcień złotego, o! Żółty odcień złotego, nie powiedziałam, że to jest odcień złoty, bo on jest taki bardzo, bardzo żółty. No i dalej mamy Mediterranean i Anastasia opisuje go jako Metallic Sky Blue, czyli taki niebieski odcień, ale on też ma w sobie kolorowe drobinki. Ja tutaj widzę jakiś taki róż, fiolet, żółty, no i on jest niebieski, ale też tutaj widzę chłodne tony, bo raczej jest właśnie tak delikatnie jeszcze wpadający w srebro. Przechodzimy już do dolnego rzędu. Estate to jest bardzo jasny, brzoskwiniowy odcień. Później mamy Cabane i to jest taki jasny, musztardowy kolor. Bardzo ładny, świetnie wygląda na powiece. Coastline jest bardzo podobny do Estate, ale jest troszeczkę, ma więcej pigmentu, jest bardziej brzoskwiniowy i bardziej intensywny. Bahamas, no to właśnie to jest ten pigment. To jest taki typowo hot pink. To jest bardzo intensywny odcień i to jest właśnie taki idealny kolor do makijażu typu pop-off color. Dalej mamy Monte Carlo i to jest zimny, średni róż. Trochę wpadający w koral.
I to jest oczywiście cień matowy. Później mamy Can i to jest intensywny fiolet, znowu jest to pigment. No i tak samo Palm jest to pigment i to jest ciemny brąz. I teraz powiem Wam tak, jeżeli chodzi o te cienie metaliczne, to uważam, że one są dużo lepsze niż te tutaj w palecie Soft Glam. Te są bardziej metaliczne, bardziej napigmentowane, przez co ta paleta, wszystkie cienie w tej palecie bardziej się sypią jeszcze niż w tej. Ale znowu sypią się w momencie, kiedy nakładacie cień na pędzel i ja zawsze strzepuję. Wiem, że są różne techniki, niektórzy strzepują, niektórzy nie. Nie strzepują po to, żeby był większy pigment. Ja strzepuję, bo tak po prostu jest mi łatwiej i jak zobaczyliście, mogliście zobaczyć w tym pierwszym wrażeniu, używam bardzo intensywnych kolorów i nie miałam w ogóle osypu. Nawet tego nie zauważyłam i chyba nawet nie wspomniałam tego w filmie, ale później, jak już właśnie skończyłam, spojrzałam pod oczy i nie było nic. Więc to jest bardzo fajne i dzisiaj też w ogóle nic nie musiałam czyścić, więc cienie bardzo mocno się sypią, ale jeżeli strzepiecie z pędzla, to to w ogóle nie przynosi się pod oczami, to jest oczywiście bardzo dużym plusem. No i też jak mogliście zobaczyć po swatchach, te cienie metaliczne bardzo mocno się kulkują, bo one mają taki mocny, mocny pigment, więc nawet jeżeli używacie go, tych cieni bez mokrej bazy i tak to będzie wyglądało świetnie. To jest to, co dzisiaj widzicie nałożone na mokry pędzel, więc też jest bardziej intensywny i nawet kiedy nakładałam na tym oku, to wyglądało jak takie prawie płynne, mega żółte złoto. Więc tutaj cienie metaliczne, nie mam się do czego przyczepić, moim zdaniem są cudowne, pięknie napigmentowane, świetnie wyglądają na oczach i faktycznie one wyglądają drogo. Jeżeli chodzi o maty, te jaśniejsze, nie miałam z nimi żadnego problemu, wszystko bez jakiejkolwiek trudności się rozciera, wszystko jest super. Ten Bahamas też się go bałam bardzo, ale też nie było żadnego problemu. Problem jest z tymi trzema ostatnimi cieniami. Monte Carlo. Dzieje się to samo, co w przypadku tego cienia palecie Mio we współpracy z Beauty Vitrix, teraz nie mogę znaleźć tej palety, ale z tym różem. Czyli mówiłam Wam, że jest piękny kolor i kiedy go rozcieram, on w ogóle traci ten swój taki wyjątkowy odcień. To samo jest właśnie z tym cieniem, bo ja go mam dzisiaj i to nie jest to samo na oczach, co jest dla mnie znowu bardzo przykre, bo to jest cudowny kolor. To jest znowu tak samo, on mi się podoba jak właśnie w tamtej palecie Mio z Beauty Vitrix. No i tutaj niestety on znowu zmienia pigment, więc zastanawiam się, czy to po prostu nie jest domena takich kolorów, że ciężko jest uzyskać taki sam kolor na powiece jak właśnie w opakowaniu. Trochę dla mnie minus, bo ten kolor moim zdaniem w opakowaniu jest wyjątkowy. I tu powiem Wam tak, że to zależy od dnia, bo używałam tych cieni już wcześniej, oczywiście wszystko przetestowałam przed nagraniem tego filmu i czasami nie mam z nimi żadnego problemu, nie robią mi się żadne plamy, wszystko się pięknie rozciera. A czasami faktycznie muszę się troszeczkę nad nimi namęczyć, żeby to dobrze rozetrzeć. W sumie nie, z rozcieraniem nie mam problemu, ale robią się plamy. I dzisiaj też z tym bronzerem, nie wiem czy teraz zobaczycie, starałam się to naprawić, ale nie widzę, bo jest daleko. No ale teraz Wam trzymam tak, żebyście mogli zobaczyć. Z tym brązem faktycznie miałam problem, bo on nie chciał mi się rozcierać, robiły mi się plamy. I to samo miałam w przypadku Can, ale ostatecznie wszystko dało się naprawić. Więc zależy jaki macie dzień, zależy jak Wam się blenduje, albo na przykład jakie cienie nałożycie pod spód, bo czasami właśnie tak jak mówię, robiłam właśnie recenzję palet Vibo we współpracy właśnie z malowaną i Vivą i w tamtym makijażu używałam tego fioletu, w ogóle nie miałam problemu, żeby go rozetrzeć, nic. Ale właśnie znowu ten z pierwszego wrażenia miałam problem, więc ciężko mi tutaj powiedzieć, ale oglądałam właśnie też film Tati, gdzie mówiła o tej palecie i mówiła, że wszystko jest super, ale ten fiolet, więc coś w tym musi być, to jest faktycznie ciężki cień do pracy, ale da się, więc to nie jest niemożliwe, ja z moimi umiejętnościami, które nie są jakieś wielgachne, dałam radę, poradziłam sobie z tym cieniem, uważam, że wyglądał makijaż dobrze, więc się da. No i teraz może podsumujmy, co sądzę o tej palecie. Teraz też będziecie mogli zobaczyć właśnie te inne makijaże, które wykonałam przy użyciu tej palety. Ja jestem z niej bardzo zadowolona i jestem pozytywnie zaskoczona, dlatego że nie sądziłam, że się tak z tą paletą polubię. Ja byłam przekonana, że kiedy nagram ten film, od razu ją sprzedam, bo to nie była moja kolorystyka. Ale kurczę, powiem Wam, że teraz, kiedy nagrywam już tą recenzję, tak nie do końca chcę się jej pozbywać. Ona jednak ma coś takiego w sobie, że przyciąga do siebie i po prostu te metaliczne odcienie bardzo mocno mnie satysfakcjonują. Ja przez to, że tak mocno wkręciłam się w turbo pigmenty z Glam Shopu, ciężko mi jest dogodzić w tym momencie, jeżeli chodzi o cienie metaliczne, bo wszystkie są dla mnie takie
Turbopigmenty są lepsze. I dalej tutaj, w porównaniu do tych, dalej wolę turbopigmenty, ale one nie są aż tak daleko od turbopigmentów. Przez to nie mam czegoś takiego, że żeby mieć jakiś taki wow makijaż, muszę użyć turbopigmentów. Przy tej palecie czegoś takiego nie ma. Ja sobie spokojnie poradzę właśnie tylko z tymi metalicznymi odcieniami i nie czuję potrzeby sięgania po turbopigmenty. Jeżeli chodzi o tematy, też bardzo mi się podobają. Bardzo podoba mi się właśnie ten odcień musztardowy. On jest taki bardziej stonowany, bo porównując na przykład do cienia z Glam Shopu, który nazywa się musztarda miodowy. Porównam Wam właśnie miodowy do tej kabany i jak możecie zobaczyć, miodowy jest jednak bardziej pomarańczowy, gdzie kabana jest bardziej takim żółtym, zgniłym odcieniem. I porównajmy może sobie jeszcze do tego cienia właśnie, który też bardzo mi się podobał w tej palecie Beauty Vitrix. I on, o zobaczcie, widzicie? Czyli tutaj każdy jest troszeczkę inny. Tutaj mamy Mio Beauty Vitrix, tutaj mamy kabany z Anastazji, a tutaj mamy miodowy z Glam Shopu. Czyli jak widzicie, każdy może znaleźć coś dla siebie, każdy odcień wygląda troszeczkę inaczej. No i tu jest właśnie, jak już pokazuję, to jest właśnie ten hibiskus, który nie do końca wygląda na oczach tak, jak ja bym chciała. I porównując właśnie do Monte Carlo, no to też nie jest do końca to samo. Tutaj mamy Monte Carlo, tutaj mamy hibiskus. No i tu na przykład bardziej mi się podoba Monte Carlo, ale on znowu na powiekach nie wygląda dokładnie tak samo. Co troszeczkę mi przeszkadza, bo jednak ja bym chciała właśnie dokładnie taki odcień na powiece. Jest trochę po prostu taki bardziej różowy, czyli nie ma w sobie już tej takiej nuty koralowej, tylko to jest taki typowy róż. Wiem, że czekacie jeszcze na porównanie tej palety do Affect. I to nastąpi w filmie z recenzją tej palety, więc to też już nagrywam, mam nadzieję, w tym tygodniu mogę nagrać bez problemu, bo już tą paletę też zdecydowanie mocno przetestowałam. Nagrałam już też, że na jednym oku mam Anastazję, na drugim mam Affect, więc myślę, że w przyszłym tygodniu ten film się pojawi, żeby po prostu w jednym tygodniu Wam nie wrzucać dwóch takich samych prawie filmów z recenzją palety, więc tak chyba to zrobię. Czyli podsumowując, jestem pozytywnie zaskoczona. Nie sądziłam, że ta paleta tak bardzo mi się spodoba. Uwielbiam te cienie metaliczne. Moim zdaniem są lepsze niż w Soft Glam. Cienie matowe też są świetne. No, tylko właśnie jeżeli chcecie tych bardziej kolorowych, to troszeczkę będziecie musiały się napracować i troszeczkę bardziej będziecie musieli się skupić na rozcieraniu i na radzeniu sobie z ewentualnymi plamami. Na początku ta paleta dla mnie była taka niespójna, ale teraz faktycznie widzę, że coś tu można pięknego z nią wyczarować i jest to paleta moim zdaniem kompletna. Co prawda nie ma czarnego i ja dzisiaj użyłam czarnego z innej palety i nie ma cienia bazowego, bo ten jest na przykład dla mnie już za ciemny, ale poza tym można wykonać tą paletą cały makijaż i to jest dla mnie fajne. Na przykład uważam, że jeżeli macie te dwie palety, to już nie potrzebujecie nic innego, bo one razem będą się fajnie uzupełniać. Zobaczcie. Jeżeli akurat na przykład bardzo lubicie cienie Anastazji. Widzicie? Tu macie bardziej coś neutralnego. O tak. Tu macie coś bardziej neutralnego, na górze macie coś bardziej kolorowego. I na koniec zrobiłam Wam jeszcze swatchy tych metalicznych cieni, porównując je do niektórych turbopigmentów, więc tutaj mamy turbopigment Laguna i tu mamy ten Seychelles z Riviery. Dalej tutaj mamy Palermo i Turbo Fuchsie z turbopigmentów. I tutaj mamy Inheritance, a tutaj mamy złotówkę z turbopigmentu. Więc tak wyglądają te kolory. W miarę one są do siebie podobne, więc uważam, jeżeli macie jedno z tych, to nie potrzebujecie tego drugiego. Ale powiedziałabym, że to właśnie są podobne odcienie, ale po prostu turbo są na troszeczkę wyższym poziomie, jeżeli chodzi o odbijanie światła. Więc to jest chyba też to, czym chciałabym zakończyć ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Dawajcie oczywiście znać, czy Wy macie Rivierę, jeżeli tak, co o niej sądzicie. A ja już będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!